witam was moi drodzy w kolejnym odcinku GTA 5 Pimp My Ride i w tym odcinku mam dla was Nissana GTR Nismo. Tak się prezentuje w oryginalnym wykonaniu ten mod. Dosyć fajna rufelgi, krótki hamulcowy logo Nissana. Przód nawet ujdzie, co prawda według mnie i tak ZL1 Camaro było o wiele lepsze, no ale cóż, mamy Nissana, wygląda dosyć fancy. Więc jedźmy do Los Santos Customs, zobaczmy co można z tego zrobić. Napraw pojazd, dobra, na początek te pancerze i tak dalej pominiemy. Okej, zobaczmy więc, jeszcze damy tablicę. Klasycznie, dach, mamy na dachu. Dach karbonowy. W porządku, dajmy dach karbonowy, dajmy maskę karbonową. Dajmy jakieś neonki. Jaki będziemy robić ten samochód? Czarno? Czy biało? Skoro mamy maskę karbonową, zrobimy go klasycznie na jakiś jasny kolor. Damy biały neon. Dachy i spoilerki, moi drodzy. Mamy czarne. Skrzynia obiegów to mam. Koła. Koła oryginalne są dosyć w porządku, ale i tak sobie zmienimy. Coś takiego, my friend. Kolor kół zostaje czarny. Dobrze, lakierujmy tego łaka. Zróbmy go biało, tak? Może biały mat? Biały mat, czarna karbonowa maska. Czarny karbonowy dach. Diamentowy błękit it is. Koloru dodatkowego nie mamy. Szyby jeszcze, zróbmy sobie limuzynkę. No i bardzo fajnie się prezentuje. Może alusy jednak zmienimy. Nie jestem przekonany co do tych. Te są świetne. Dobrze, wyjeżdżamy z Los Santos Customs. Popatrzmy, jak wygląda nasza perełka. No, w porządku. W porządku. Śliczna jesteś. Śliczny Nissan GTR Nismo. Tak się prezentuje po dosyć szybkim i skromnym tuningu. Mogliśmy zaszaleć trochę ze spoilerkiem, ale dobra, mniejsza o to. Oczywiście na koniec filmiku zapraszam was na tam ze 3 lub 4 inne wersje kolorystyczne. Założę też jakiś inny spoilerek, może inne aluski i zobaczymy sobie, jak to pięknie wyjdzie. Także dzięki moi drodzy za uwagę, dzięki, że oglądaliście kolejny odcinek. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby zostawić subka, lajka, podać dalej filmik do znajomych na fejsie, gdziekolwiek. I zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzięki za uwagę, cześć, trzymajcie się.